Dzień dobry, moi kochani, z tej strony Ania Zielińska. Słuchajcie, na sam początek wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla Was na walentynki. W końcu mamy dzisiaj walentynki. Życzę Wam bardzo dużo miłości w życiu, nie tylko tej takiej partnerskiej, ale także dużo miłości od i do dzieci, zwierząt, tego całego świata, który nas otacza, żebyśmy wszyscy umieli to jego piękno i urodę dostrzegać nawet w jakichś gorszych chwilach. No i też oczywiście życzę Wam bardzo dużo miłości do roślin, żebyście potrafili dostrzec to, co ja w nich dostrzegam i to, w czym się zakochałam już wiele lat temu. No i jestem bardzo, bardzo podekscytowana i jest mi niezmiernie miło, jestem wzruszona i czuję się taka, że to jest taki ważny dla mnie dzień i ważny filmik, bo bardzo dawno chciałam już Wam to powiedzieć, ale Szymon mi nie pozwalał. Postanowiliśmy poczekać. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj rusza przedsprzedaż naszej książki o roślinach, która powstawała przez rok czasu. To jest książka Jungle Boogie, czyli Jak żyć z roślinami, którą miałam przyjemność popełnić, a Szymon zrobił do niej fotografię. Więc to jest taki nasz w sumie małżeński projekt. Rok czasu nad nim pracowaliśmy, no bo ja musiałam książkę napisać, on musiał wszystkie zdjęcia zrobić, odpowiednio zedytować, zgromadzić i tak dalej. Następnie była, słuchajcie, redakcja, korekta, cały skład graficzny, przygotowanie makiety, poskładanie tego wszystkiego w całość, oprawienie w bardzo naszym zdaniem piękną taką właśnie szatę graficzną, znalezienie drukarni. Generalnie okazuje się, że napisanie książki to jest tylko jedna część tej pracy, a cały proces trwa naprawdę bardzo długo, jest dosyć złożony. Rok nam zajął, no ale słuchajcie, jest książka właściwie już gotowa do oddania w Wasze ręce. No i dzisiaj właśnie rusza przedsprzedaż. To jest książka oczywiście taka poradnikowa o tym, jak uprawiać rośliny doniczkowe w domu. I ponieważ zauważyłam już dawno, że większość książek takich w tej tematyce jest w ten sposób skonstruowana, że ma taką bardzo małą część teoretyczną, dosłownie na parę stron, jak tam dobrać doniczkę, jakie są szkodniki ewentualnie. I potem zaczyna się bardzo obszerny, rozbudowany leksykon roślinny, gdzie po prostu autor pokazuje gatunek po gatunku. Ja nie mówię oczywiście, że to jest złe podejście, ale po prostu takich książek na rynku jest już bardzo dużo, więc ja nie chciałam jakby powielać tematu, tylko chciałam, żeby ta książka była trochę czymś nowym, czymś innym, czego jeszcze nie ma. W związku z tym w tej mojej książce jest dokładnie odwrotnie. Jest bardzo rozbudowana część, ta taka pierwsza, poradnikowa. Natomiast leksykon roślinny ogranicza się do 50 portretów najbardziej popularnych i takich najczęstszych roślin domowych, które są teraz na topie, które widzimy w naszym sklepie internetowym, że się najbardziej sprzedają. Czyli co znajdziecie w książce? Przede wszystkim, słuchajcie, książkę kupicie tylko na junglebugi.pl. Zastanawialiśmy się przez dłuższy czas, w jakiej formie ją wydać. No, wchodziła w grę tutaj współpraca z wydawnictwem, już byliśmy właściwie prawie dogadani, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się, że książkę wydamy własnym nakładem, co oznacza, że będzie do kupienia wyłącznie na junglebugi.pl. Tylko u nas, także nie szukajcie w księgarniach na tą chwilę, będzie tylko tutaj u nas. Jeżeli chodzi o to, co znajdziecie w książce, tak jak Wam powiedziałam, najpierw jest taka bardzo, bardzo duża część teoretyczno-praktyczna. Zaczyna się od takiego krótkiego wstępu, gdzie Wam opowiadam, w jaki sposób ja się zakochałam z roślinami, w roślinach, jak wyglądały moje roślinne początki. Następnie budujemy sobie taki roślinny niezbędnik, pokazuję Wam wszystko, co jest potrzebne lub mniej potrzebne, ale fajne przy uprawie roślin domowych. Następnie przejeżdżamy sobie przez po kolei, dokładnie bardzo przez to, jak rośliny odpowiednio podlewać, jak się nauczyć, jaki gatunek
podlewać jak, czyli żebyście no, czytając książkę już wiedzieli potem, że paprotki to tak podlewamy, a sukulenty to w ten sposób i jak w ogóle poznać, że coś jest sukulentem, a coś trzeba będzie podlewać często, czyli starałam się w książce nie tylko was tak jakby uczyć na pamięć, żebyście musieli wykuwać, że tą roślinę to tak, a tą tak, tylko żebyście umieli patrząc na roślinę, na to jak grube ma liście, jakie ma korzenie, w jakiej ziemi rośnie, żebyście potrafili jakby intuicyjnie przewidzieć, jakie podlewanie będzie dla niej najlepsze. Czyli tak się starałam wam tą wiedzę ułożyć. Pokazuję wam też najbardziej popularne typy różnych roślin, czy to rośliny śródziemnomorskie, czy tropikalne, czy właśnie pustynne. I staram się wam opowiedzieć o tym, w jakich miejscach w domu daną roślinę warto ustawić. Następnie przelatujemy sobie przez dobór podłoży. Wszystko wam pokażę tam w książeczce ładnie, starałam się opisać, jak skomponować własne podłoże w domu, co powinno się znaleźć w odpowiedniej ziemi dla tych roślin, a co dla tych. Jest też dużo takich tabelek, które mają wam to ułatwić. Przelatujemy sobie oczywiście przez przesadzanie roślin, jak to zrobić, żeby nie uszkodzić, kiedy najlepiej, kiedy się wstrzymać. Oczywiście jest też mowa o rozmnażaniu roślin, o tym, w jaki sposób można to zrobić, jakie są typy rozmnażania, którą roślinę można tak, a którą śmak. Oczywiście jest też rozdział o szkodnikach, o chorobach roślin, jak sobie można z nimi radzić. No i jak oglądacie kanał, znacie mnie, no to wiecie, że nie mogło zabraknąć też rozdziału o roślinnym designie. Troszkę tam staram się wam napisać o tym, jak można sobie fajne kompozycje z roślin tworzyć, w jaki sposób można komponować pnącza, co to są rośliny architektoniczne, wszystkie takie właśnie designerskie ABC, żeby tylko nie mieć ułożonych w rządku roślinek jak na ścięcie, tylko umieć coś z nich więcej jeszcze zakombinować. Jest też cały taki przegląd roślin, co dla kogo, który wam pomoże dobrać odpowiednią roślinę dla siebie lub dla kogoś, kogo chcecie uraczyć rośliną w prezencie. Czyli robimy sobie przegląd wszystkich roślin o kolorowych liściach, bezpiecznych dla zwierząt, dla zapracowanych, do biura, dla początkujących, kolekcjonerskich, dla tych takich bardziej zaawansowanych. Wszystko to sobie też starałam się wam omówić. Pewnie o czymś zapomniałam na 100%, ale w każdym razie książka kończy się, tak jak wam powiedziałam, portretami najbardziej popularnych gatunków roślin. Nie leciałam odmianami, są gatunki, monstera to monstera, filodendron to filodendron i tam bazując na swoim doświadczeniu zarówno w uprawie domowej mojej kolekcji roślinnej, jak i na naszych doświadczeniach w Jungle Boogie, które już niebawem 5 lat będzie obchodzić, już przez 5 lat się waszymi roślinkami tutaj poniekąd zajmuję, no to staram się wam tam przy każdym gatunku powiedzieć, co się sprawdza, w jakiej najlepiej one się czują podłożu, jak je podlewać, gdzie powinny stać i jak się nimi zająć, jakie też mogą wystąpić problemy z tymi konkretnymi roślinami. Moją myślą przewodnią, jak pisałam tą książkę, było to, żeby każdy, kto nie miał nigdy w ręku rośliny do tej pory, po przeczytaniu tej jednej pozycji, był w stanie zająć się roślinami, żeby był w stanie pójść do sklepu, wybrać roślinę, która sprawdzi się w jego konkretnym domu i żeby wiedział, jak się nią zająć. Taki był mój cel. Mam nadzieję, że on się, że to się udało. To wy zweryfikujecie, ja tylko mam nadzieję, że tak się stało. Także starałam się w tej książce zawrzeć wszystko to, co jest wam potrzebne, żebyście już nie musieli skakać, że to tu, tylko żebyście po prostu się dobrze nauczyli rozumieć rośliny, żebyście się właśnie nie musieli potem uczyć na pamięć czegoś z jakichś tam wyrwanych kartek to stąd, czy gdzieś tam googlować, tylko żebyście tak na chłopski rozum potrafili dobrze te rośliny zrozumieć, żebyście potem umieli patrząc na nie, zająć się nimi, nawet jeżeli właśnie wcześniej nie mieliście z roślinami do czynienia. A jak już mieliście jakieś doświadczenia, no to myślę, że i tak coś tam nowego dla siebie wyciągniecie. Ja tak mam przynajmniej, jak czytam książki, zawsze czegoś nowego się jeszcze dowiem. Także bardzo was serdecznie zachęcam. Starałam się wyczerpać temat. Oczywiście tutaj też na uwagę zasługują zdjęcia. Kto zna nas, już śledzi kanał, no to wie, że tutaj Szymon bardzo dużo zdjęć robi. Możecie je podziwiać na co dzień w naszych rolkach, relacjach. Robi też oczywiście filmy z dostaw. Znacie te jego piękne zbliżenia w slow motion na ściekającą kroplę z liścia. No i też on właśnie już
w trakcie, kiedy ja pisałam książkę, mniej więcej mu tam już podałam, jakie będą rozdziały i zagadnienia, on kompletował sobie tą całą taką bibliografię fotograficzną. Zrobił naprawdę, tutaj mieliśmy w katalogu grube tysiące zdjęć. Potem oczywiście była selekcja, najpierw ze strony Szymona, potem wspólnie, potem jeszcze siedliśmy z graficzką, no i naprawdę było tej selekcji dużo, zostały wybrane najfajniejsze naszym zdaniem zdjęcia. Zdjęć jest dużo, książka jest naprawdę bogato ilustrowana, są zdjęcia, które mają Wam zilustrować zarówno poszczególne jakby zagadnienia i rozdziały, jak też po prostu takie zdjęcia, które mają pokazać piękno roślin i Was do nich jeszcze bardziej przekonać. Więc myślę, że tutaj zdjęciowo też książka bardzo się broni. No i też muszę powiedzieć osobiście, że bardzo jesteśmy zadowoleni ze składu. Tutaj, no nie my go robiliśmy, ale uważamy, że efekt jest naprawdę fajny i tak jak mieliśmy tam, oczywiście wiadomo, że zawsze była tam korespondencja, uwagi, coś trzeba było zmienić, poprawić, ale generalnie do samego takiego układu książki, jej rozplanowania i tego, jak ona wizualnie wygląda, to żeśmy chyba z Szymonem ani jednej uwagi nie zgłosili, bo po prostu od razu myśmy, kurde, fajne. No fajne, no po prostu nie ma się do czego doczepić, podoba nam się, jest fajnie. Także w naszym takim estetycznym odczuciu książka ma bardzo przyjemny taki graficzny układ i bardzo dobrze się ją przez to ogląda i jest taka po prostu estetyczna. A nie wiem, czy wiecie, ja też trochę piszę o tym w książce, jestem taką nałogową estetyczką, maniaczką, że ja muszę mieć wszystko ładnie. Więc jestem szczególnie na to wrażliwa. Szymon też ma oko wyczulone, bo z kolei no, jest, fotografią się zajmuje. Więc wydaje nam się, że akurat tutaj naprawdę jest bardzo dobrze. Książka jest w twardej okładce, na porządnym papierze. Prawie 300 stron, także wyszła dosyć gruba, a nie jest tak wcale, że tam jest jedno zdanie na stronę. No i jest ponad 200 fotografii. Także wydaje nam się, że naprawdę temat dość mocno pogłębiony. Staraliśmy się oczywiście, tak jak mówię, wy to wszystko zweryfikujecie jako czytelnicy, ale staraliśmy się, żeby było naprawdę fajnie. Jest tego sporo, nie jest to na pewno broszurka, jest, tak jak mówię, 300 stron, prawie ponad 200 fotografii, no i całkiem tego materiału się naprawdę nazbierało. No i teraz, tak jak Wam wspomniałam, książka będzie dostępna tylko na junglebugi.pl i dzisiaj ruszamy z przedsprzedażą. Czyli co to oznacza? To oznacza, że oczywiście macie taniej. Jeżeli zamówicie książkę w preorderze, teraz, od dziś, normalnie możecie na junglebugi.pl sobie odnaleźć Jungle Boogie, czyli Jak żyć z roślinami. Znajdziecie sobie tą książkę na stronie, możecie ją dodać do koszyka, ale to jest przedsprzedaż. Taka premiera fizyczna książki będzie 21 marca. I zobaczcie, jak żeśmy tutaj pomyśleli. Przedsprzedaż w walentynki, premiera na pierwszy dzień wiosny, no i też w przeddzień moich urodzin, ale to już może nie miało aż takiego wielkiego znaczenia. No i teraz co zyskujecie, jak sobie zamówicie książkę w przedsprzedaży? Przede wszystkim oczywiście jest dużo taniej. Książka w przedsprzedaży kosztuje 79 zł, natomiast jak już będzie po dniu, od dnia premiery, regularna jej cena to jest 95 zł. Więc macie dosyć sporą oszczędność, jeżeli zamówicie książkę już teraz. Dodatkowo te osoby, które zamówią książkę w preorderze, dostaną egzemplarz przeze mnie podpisany, tak? Także mam nadzieję, że skorzystacie, bo tak jak mówię, i taniej, i jeszcze z autografem, a dla nas to jest też oczywiście, dlatego się na to zdecydowaliśmy, że chcemy zdecydować ostatecznie, jak duży nakład wyjdzie z księgarni, w zależności od tego, jakie zainteresowanie książką w tym preorderze wykażecie. Mamy tam do wyboru tyle tysięcy, czy tyle tysięcy, czy tyle. No i zobaczymy, jak ciepło powitacie książkę. Mam nadzieję, że bardzo. To wtedy sobie zdecydujemy, jaki będzie nakład, więc zachęcamy do tego, żeby tutaj nie zwlekać, nie czekać na tą premierę, tylko właśnie już teraz książkę zamówić, no bo mówię, dla Was jest taka korzyść, że macie ją taniej i z podpisem, no a my będziemy wiedzieć dokładnie, jaki nakład Was interesuje. Oczywiście te zamówienia przedsprzedażowe będą realizowane
po dniu premiery, tak? Czyli po 21 marca będziemy się starać tak, żeby jak najwięcej książek już 21 marca trafiło w Wasze ręce. Nie wiem, jeżeli będzie ogromne zainteresowanie, na co po cichu liczymy oczywiście, no to być może, że tam się to jeden dzień czy dwa opóźni, zanim książka do Was dotrze. W każdym razie w okolicach pierwszego dnia wiosny moich urodzin książka dotrze do Was, nawet jeżeli ją zamówicie już teraz, tak, w przedsprzedaży. No i dobra, no powiem Wam, że jestem trochę zestresowana, bo to jest taki moment trudny. Bo wiecie, jak człowiek sobie siedzi z laptopem i kawą i tam sobie coś pisze, papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie, to jest inaczej. Jak to już wychodzi w świat, idzie dalej, jest weryfikowane przez innych ludzi, no to w tym momencie zaczyna się stres, więc nie ukrywam, że jest to dla nas duże przeżycie, a chyba zwłaszcza dla mnie. Trochę się cykam. Trochę jest stres, no ale z drugiej strony jest też radość, bo ta myśl, żeby tą książkę napisać już bardzo od dawna za mną chodziła. Właściwie chyba już zaczęłam początek pisać, jak byłam w ciąży z Inką, więc to już było naprawdę ponad 3 lata temu. I no co, pozostaje mi mieć nadzieję, że będziecie dla mnie łaskawi, że książka się Wam spodoba, że będzie przyjemny odbiór i że się czegoś nauczycie i że skorzystacie, że będziecie zadowoleni, czego sobie i Wam życzę. No i jalla, niech się dzieje, słuchajcie. Do zobaczenia.